Witam kolegów hodowców. Zbliżają nam się loty. Ja zakupiłem tu sobie dla młodych zaraz pokażę. Zapakowane. RJ, nie wiem czy one tak oznaczone. Zakupiłem sobie antenę czteropolową. Hitak S. No to super. Antenę czteropolową będzie trzeba ją zainstalować w gołębniku i dzisiaj w planie dodatkowo mam tutaj także matkę, więc muszę po prostu wprowadzić sobie gołąbki do systemu i założyć im chipy. Idziemy montować. Przymierzam tutaj antenę. Trzeba by ją mniej więcej tak zamontować, żeby pola zbiegły się z polami u góry. Muszę to przymierzyć. Można też szerzej, się zastanawiam. Jak pójdzie po martwym polu, tego nie odbije. Żeby wejść, musi muszę to przemyśleć, jak to zamontować. Chyba tak, że martwe pole było na środku. No więc prace nad antenami się u mnie trochę przedłużyły. Tutaj pracuję właśnie nad tym, żeby podłączyć anteny. Co się udało? No wszystko trzeba przetestować przed lotami. Też nie można zrobić tak, że podłączę pierwszy raz anteny, kiedy w sobotę zakoszuję gołębie, a potem będę podłączał anteny i w niedzielę będą przylatywać. Wiadomo, podłączanie anten wiąże się z tym, że będą gdzieś jakieś kable wystawać i inne rzeczy.
No i młode będą wtedy w szoku, jeśli chodzi o wchodzenie na pierwszym locie. Także te rzeczy trzeba zrobić wcześniej. Więc ważną rzeczą w przygotowaniu do sezonu jest po prostu przetestowanie sprzętu, anten. Ja tutaj założyłem aż 6 anten, a ponieważ żeby po prostu nie przeskakiwały, najbardziej denerwuje mnie, jak młode przeskakują i one jak po prostu u starych się to nie zdarza, a młode jakoś zawsze były problemy, więc po prostu założyłem podwójne anteny, że muszą przejść przez dwie anteny, żeby dojść do odbijania. I teraz tutaj wszystko podłączałem. A no, skoro sezon się zbliża i jest nadzieja, że te loty da się tymi gąbkami lotować, to, no to pracuję z nimi, więc szykuję tutaj system. A na zegarze widać, która jest godzina, 23:25. Siedzę w gołębniku i troszkę mi się przeciągnęło te montowanie anten. No nie cały czas oczywiście, bo też nie było czasu cały czas. Więc w międzyczasie gołąbkom założyłem też obrączki elektroniczne, więc młode mają założone obrączki. Także to też trochę czasu zajęło. Co mogę powiedzieć o gołąbkach? Jeśli chodzi o młode, no to można powiedzieć, że wyszły z choroby. Uważam, że młode już są zdrowe. Przynajmniej tak mi się wydaje, no, że są zdrowe. Odbyły trening pierwszy, który pokazałem kolegom, jak to wyglądało. Z niewielkiej odległości, nie wiem, nie pamiętam, czy tam powiedziałem, gdzieś około, myślę, że około 5-6 km miały do domu. Także to nie była jakaś straszna odległość i straszny trening. Po prostu po tym adeno i chorobie no musiałem sprawdzić te gołąbki i jakby tu zapoznać je z koszem. Dlatego w ten sposób. I to tyle. No dalej będę pokazywał. Mam nadzieję, uda się pokazać dalsze prace w hodowli. Tak więc późna godzina, więc wybieram się. Trzeba iść spać w końcu. Żeby jutro mieć znowu siłę pracować z gołębiami. Także dzisiaj za chwilę będzie jutro właściwie, więc tak jak mówię, no trzeba już. No udało mi się to podłączyć. Przetestujemy na gołąbkach. Na razie zegar pokazuje anteny. Jak testowo puste obrączki odbijam na treningu, to odbija. No, ale pusty trening, zobaczymy, jak to będzie później w lotach. Zawsze z tym sprzętem to jest stres, żeby to wszystko dobrze zafunkcjonowało. Także prace, przygotowania do sezonu trwają. Pozdrawiam wszystkich kolegów hodowców, koleżanki, sympatyków. Dobry lot. Krzysztof Trzaskalik. Kontakt do mnie, bo czasami osoby mówią, że nie umiały znaleźć telefonu. 513 812 854. Może po prostu nie umiałem znaleźć, bo nie, widocznie za bardzo zanudzam i nie oglądają filmików do końca. No i potem nie wiedzą, że na końcu filmiku podaje do mnie kontakt
i telefon, także tak to po prostu wygląda. Ale ci, co się nie zanudzili i wytrzymali do końca, zapraszam na kolejne filmiki, które będę umieszczał.